O, witam również widzów YouTube'a, którzy później zobaczą ten program. Później z tego względu, że dopiero będzie wbity na kanały. Na kanały. Dokładnie tak. Witam wszystkich. Sobie otworzę styczeń. Styczeń nam się ładnie kończy, bo kończy nam się w niedzielę. Więc mamy tutaj no naprawdę dla tych, co robią bullet journal, najlepiej się zaczyna miesiąc od poniedziałku, tak będzie w lutym. A że ja zawsze sobie staram się właśnie te księżycowe rzeczy powypisywać, no to nie będę musiała kart przywracać, bo już mamy wiadome. I słuchajcie, mamy dosyć fajnie, mamy oczywiście panujące trzy znaki zodiaku, jeżeli chodzi o ten tydzień. Teraz mamy do środy raka, potem mamy lwa, a potem sobota i niedziela to panna, lew, czwartek, piątek. No tak dosyć czysto energetycznie, zobaczymy jak to się pokaże w kartach. Witam w ogóle wszystkich, lala na szyi, tak. Lala na szyi już jest, wczorajsze dzieło. Także tak. Już z rozpędu, z tego lalowania po prostu zrobiłam sobie coś, co miałam pomysł wcześniej, że zawsze przecież jak się robi lale, to sobie można zrobić wisiora. A co? Taka malinka wyszła, malinka ja, ale jest. Witam, witam wszystkich. Gromadzimy się. Bardzo fajnie. I co? I jeżeli chodzi o takie czynienia, to poniedziałek, wtorek, środa dobrze jest czynić dla siebie i rodziny w takim aspekcie. Przy czwartku i piątku, a jeszcze i przy czwartkowej pełni tak naprawdę, to piękny moment przy znaku lwa na to, żeby dobrobyt wszelaki i wszelkiego rodzaju błyski tutaj przywoływać. Więc fajnie. A w sobotę i w niedzielę na poukładanie spraw. Tutaj już nie jesteśmy koło pełni, już zaczyna księżyca ubywać, więc zgodnie z wytycznymi można pewne rzeczy układać, odcinać, researchować. Także dosyć fajnie to wygląda. No i zaraz zobaczymy, jak będą wyglądały energie tegoż tygodnia, bo to wiem, że Was bardzo, bardzo interesuje. Także postawimy sobie karty i popatrzymy. Mam nadzieję, że będą takie dosyć fajne jak w tamtym tygodniu. Tam nas nic wielce i ogromniaście nie zaskoczyło. Zobaczymy jak tym razem. Jak tym razem będzie to wyglądało. No, wisior. Tak, też są jakieś takie proste rzeczy. Człowiek czasem wpada w zupełnie nieoczekiwany sposób. Nasza Agata prowadząca motanki jeszcze miała tutaj takie koraliki zamotane. Też fajnie, ale ja mam zawiązywany, więc jak będę chciała sobie jakimś koralikiem ubzdrzyć, to w sam raz. A tak niech spełnia funkcję, swoje intencje, które jej zostały nadane. Także. Dobra. Karty potasowane, patrzymy jak będzie wyglądała energetyka tego tygodnia. I tak. Poniedziałek w karcie umiarkowania, co oznacza, że jakichś wielkich, szalonych czynów raczej nie dokonamy. Umiarkowanie jest taką kartą, która pokazuje, że dużo będzie się działo, ale na poziomie robienia takich rzeczy wykończeniowych. Być może z poprzedniego tygodnia niekoniecznie wszystko podsumowaliśmy. I przy tym umiarkowaniu na spokojnie, powolutku, wolniutko sobie możemy faktycznie realizować. Nie jest to karta wysokiej energii, nie jest to karta siły, mocy i potęgi, ale przynajmniej jest spokojna, czyli negatywnie nas niewiele powinno zaskoczyć. Także dzisiejszy dzień w dosyć dobrym aspekcie. Także super. Jutro rycerz pucharów we wtorek, czyli mamy wielką emocjonalność, ale i też życzliwość osób wokół. Tutaj to jest, ja to mówię, święty graal, ale i serce na dłoni, czyli ludzie mogą wyjść do nas z dobrymi propozycjami. No oczywiście, czy coś przyjmiemy i jak zareagujemy na wszelkiego rodzaju propozycje, zależy wyłącznie i jedynie od nas, ale przynajmniej życzliwość, na życzliwość ludzką możemy liczyć. I rycerze zazwyczaj są bardziej energiczni,
czyli to już będzie taki dzień, w którym więcej uda się zrealizować. Mimo że rycerz pucharów może nie jest najszybszym rycerzem w kartach, ale dobre informacje nieść ze sobą może. W środę. Środa w dwójce pucharów, czyli mamy wszelkiego rodzaju współprace emocjonalne. Ten wtorek i środa to mogą być bardzo dobre dni, jeżeli ktoś jest samotny, na znalezienie, trafienie na taką właściwą, dobrą, pozytywną, własną osobę. Czy to do współpracy sercowej, czy to do współpracy zwyczajnej, ale właśnie w takiej dobrej i radosnej formie. No i przy dwójce pucharów zazwyczaj wszelkiego rodzaju równowaga nas dotyczy. Nie damy więcej niż weźmiemy, nie zrobimy więcej niż będzie efektów. Jest to rodzaj równego poziomu również w kontaktach międzyludzkich. Także ta środa tutaj źle i negatywnie stanowczo nie wygląda. Czwartek. Pełnia i trójka monet. Pełnia kreacji możliwości. A tu tak się przymierza. No chodź, bo potem zaskoczysz. No, już lepiej cię mieć tutaj, niż masz mnie potem zaskakiwać. Właśnie kitkowe miejsce. No, ja sobie siedzę, a kitek przeszkadza. To zazwyczaj tak to właśnie wygląda. Remonty, upiększania, sprzątania. Nie tylko na poziomie przestrzeni, w której żyjemy, ale również na poziomie naszego życia. Bardzo kreatywnie, bardzo lubię, jak ta karta, nadany został jej tytuł na tarotce. Teraz już wszystko zależy od młotka. Czyli tak naprawdę plany były robione, a teraz już tylko od siły, narzędzi i naszego ręcznego działania wiele zależy. Ale bardzo, bardzo ładnie to wygląda. No i jeżeli chodzi o piątek, umacnianie naszej pozycji. Dziewiątka buław ma to do siebie, że pewne rzeczy już zostały pokonane i teraz można, oczywiście ze sznytami walecznymi na czole i różnymi bandażami, ale niemniej jednak w ochronie, na własnym gruncie i te buławy, które dotykają ziemi, to jest takie uziemienie, nie chwaląc się, jam to sprawił. Także piątek też w mocnej energii. Po walce następuje słońce i dodaje nam możliwości. Musimy tylko pamiętać o lekkim odpoczynku i regeneracji, co by dalej działać. Pokażcie dzieciom kitek. Kitek nie reaguje. Sobota będzie upierdliwa. Słuchajcie, fajnie by było rozłożyć na cały tydzień, bo on jest taki łagodny, rozłożyć na cały tydzień wszelkie możliwości działania i te plany realizować z checklistą. Ja tu akurat, a nie, pokażę Wam zaraz, właściwie zaraz Wam pokażę, już Wam pokażę moją checklistę na ten tydzień, którą pewnie jeszcze będę uzupełniała, aczkolwiek trochę tego jest, to się śmieję, że 21 zadań, to na ten tydzień, to na ten tydzień, większe, mniejsze, ale zawsze, no i będę starała się tą checklistę przez cały tydzień, listę to do, uzupełniać, dlatego że w sobotę może być upierdliwie nerwowo i jeżeli nie będziemy dokładni w ciągu tygodnia, to przy karcie diabła może się okazać, że musimy wrócić do rzeczy i zrobić coś raz jeszcze, a to nie jest najfajniejsze, jak trzeba dwa razy podchodzić do tego samego tematu, który był zazwyczaj skończony. Powinien być. Dobrze by było również uważać na stany zapalne, ile chodzi o sobotę, ale tak to jeżeli łagodnie ją postaramy się wewnętrznie przeżyć, to będzie w porządku. Zamkniesz, Dorota, drzwi? Dobra. I w niedzielę. Słuchajcie, super, super karta, dlatego że karta świata mówi, coś się kończy, coś zaczyna. Pewne rzeczy zostaną podsumowane, projekty zaliczone, to-do sprawdzone i odhaczone, a jednocześnie mogą wpłynąć nowe pomysły bądź nowe projekty. Karta świata jest też kartą ruchliwą, więc możemy mówić o wyjazdach, przyjazdach, rozjazdach, pozytywnych zmianach. Także myślę, że tydzień szykuje nam się dobry. Ta sobota, znaczy zależy jak się przygotujemy do niej. Jeżeli będziemy stabilni przez cały tydzień, będziemy pracowici przez cały tydzień, to i sobota upierdliwa nie będzie. Jeżeli jednak nie, to ta karta diabla to jest takie i zadiablenie pewnych rzeczy. Więc tak to wygląda energetycznie. I teraz słuchajcie, mam nadzieję, że znajdę. Czemu mi się kot trzęsie? Tak, spadniesz?
Ja już na wszystkich możliwych mediach umieściłam pogotowie run i żywiołów, także jeżeli pytacie, co to jest, już wyjaśniam, bo mogą być nowe osoby. Liczycie sobie swoją drogę życia, czyli jaką jesteście cyfrą numerologiczną, dodając wszystkie cyfry daty urodzenia. Wychodzi Wam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bądź mistrzowskie 11, 22, 33, 44. Tak, 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 tak. I tutaj sprawdzacie, jaki symbol żywiołu i runa na ten tydzień jest dla Was. I rysujecie sobie gdzieś na nodze, na nadgarstku, po to, żeby Was chroniło, broniło i wzmacniało w każdym aspekcie. Czyli takie ja to nazywam pogotowie run i żywiołów. Tylko nie każdy ktoś wie, uwaga wiedział. Na to, że to jest lustrzane odbicie. A no właśnie, lustrzane odbicie. No to, ale w każdym razie zdjęcia i na Instagramie i na fejsie są umieszczone. Ktoś nie zna mniej więcej te podstawy. No, także tutaj widzą YouTube'a, ładnie tak. Pokażę. Będą widzieli, także myślę, że okej. Okay. No widzicie, jedno mam kamerę normalnie, bo jest ustawione na streamie, więc no wiecie, w programie można wiele zrobić. Natomiast siada się do Instagrama i mamy Zonka, bo faktycznie widzę siebie jak w lusterku, więc wy macie lustrzane odbicie. Ciekawostka taka, ale dokładnie tak. Dobrze, zapalimy sobie teraz świecę naszą, wiecie którą? Tygodniowo. Tygodniówkę. Ale wiecie, my to nic nie robimy, tylko czarujemy. W niedzielę błogosławieństwo tygodnia, czyli tak naprawdę lecimy przez wszystkie czakry i wszystkie dni tygodnia po to, żeby nas wzmacniać. Dzisiaj zapalamy na powodzenie. Dzisiaj zapalamy oczywiście, ci, którzy oglądają się, mogą podłączyć. Ja pomarańczówkę, zużywam jeszcze pomarańczówki, ale to jest bardzo dobry kolor do wzmacniania właśnie. Kolor pomarańczowy w magii do wzmacniania genialny. Więc zapalamy ten ogień, podłączcie się mentalnie bądź mniej mentalnie swoją własną świecą. Zapalamy ten ogień dla wzmocnienia naszych ścieżek, wzmocnienia możliwości realizacji planów i po to, by żywioły, które nas otaczają zewsząd, manifestowały się w naszym życiu w jak najwłaściwszy i najlepszy sposób. Tak się dzieje, a więc tak jest. Także super. Dobra, gdyby ktoś tam miał urodziny, do niedzieli włącznie, od dzisiaj, zgłaszać się, Dorota będzie wyczajać, a ja Wam poopowiadam, co się działo i co się będzie działo. Na razie nawet do notatek nie zaglądam, bo działo się dużo. A czy w ciągu tygodnia działo się jak zwykle, czyli nic innego człowiek nie robił, tylko próbował nie rzucać oczkiem w momencie, kiedy wysyłaliście mi zgłoszenie na ten układ premium za 50 zł, czyli układ wielkiej mandali robiony wielkimi arkanami, horoskopowy na cały rok. Teraz już robię tak, że dokładamy miesiąc, bo mamy końcówkę stycznia, a po prostu fizycznie wyrobić się nie było można. Do końca miesiąca powinnam się wyrobić i w zasadzie już więcej nie przyjmuję maili. Więc kto się załapał, ten ma. Robię tak, że wysyłam tak 3-4, znaczy w jednym filmie 3-4 osoby oddzielone planszą, więc tak naprawdę łatwo jest to wszystko znaleźć. Ale kicia przymilaczek, ale kicia przymilaczek, tak. Punkty zbiera? No, punkty na karmę. Uśmiechaj się do cioć, bo ci ciocie też karmę przysyłają, żebyś nie wiedziała. No, uśmiechaj się. To się robi. Tak to się robi. I ten. I także poza tymi horoskopami w tygodniu, no to dużo się nie działo. Wczoraj jeszcze też po 23 wysłałam kolejne 3. No w tym tygodniu myślę, że się wyrobię ze wszystkimi zgłoszeniami. Więc fajnie. Natomiast no weekend był czynny magicznie bardzo. Kto wie, ten wie. Kto był, ten był. Kto się zapisał, ten się zapisał. Słuchajcie, no mieliśmy weekend żadańc, jak do nas właśnie prowadząca Agata, czyli poszeptane, którą teraz widzicie, wpadła w piątek, to myśmy już zaczęli gadać o lalkach, potem już normalnie o lalkach ona prowadziła cały kurs, a potem znowu było dla tajne przez poufne wisienek robienie pewnego symbolu, zaraz opowiem, pokażę, a potem ja jeszcze wieczorem z siłą rozpędu mówię, robimy laleczkę na wieszadełku. A też historia tej laleczki była taka, że ja sobie wymyślałam, kurczę, mogę sobie zrobić laleczkę przecież wiszącą. Patrzę, wpada zdjęcie Agaty, że właśnie już ma laleczkę też wiszącą na szyi. A ja mówię, idziemy tą samą matrycą. Gdzieś wędrujemy tymi samymi mandrami, tylko ja sobie wymyśliłam, że właśnie na ruloniku sobie sznurek przeciągnę przez,
a Agata miała piękne rączki zrobione i doczepione w inny sposób, no i tu koraliki. Ale zasada była generalnie ta sama. I słuchajcie, co robiliśmy? No przede wszystkim to, że ja nie wiem, że się nie zapisywaliście, bo warsztat motanek. No dobra, to nie chodziło o to, żeby zrobić jedną motankę, tylko Agata nam 6 godzin gadała różnych rzeczy, a przy okazji robiliśmy motankę. I robiliśmy, słuchajcie, tą maslenicę, która ja w ogóle w życiu chyba nie miałam tak wielkiej motanki. Moja ma kwadratowe słońce, bo tak wyszło. Nie zawsze wszystko musi być okrągłe, to jest kwadratura koła, jest to. No i całą filozofię oczywiście tej lali znam, ja tu Wam nie będę opowiadała, bo są lepsi od opowiadania. O, patrzę, że mam jeszcze nieucięte sznureczki, do których myślałam, że coś dowiążę. Patrzajcie, z tej strony ucięte. No, już mam jedna niedoróbka, zaraz się ten... Z tyłu chusta zawiązana, bluzeczka zrobiona, paski, dyndołki, pincet spódniczek, tutaj mamy kijaszek, bo ona jest robiona na kijku. Ja mam akurat nie brzozowy, miałam taki duży, gruby kij, także po prostu i ona tutaj słońce w życie ma przyzywać, dobrobyt do domu dawać i na cały rok służyć wszystkimi jakościami jak najlepszymi. O, dokładnie tak. Zaraz może Dorota przytarga swoją, to też pokażę. Ja jestem zakochana po prostu. Ja sobie ją postawiłam w takim poświeczce i se stoi i może nie przy oknie, ale na kolejnym ołtarzyku, bo to przecież wiadomo, że tych ołtarzyków jak mrówków u mnie po domu, nawet grzyweczkę ma, no i przede wszystkim cycki, obfitość ma być, cycki, biust, grzyweczka, warkocz, wszystko się zgadza, po prostu panna, prawie że na wydaniu, chociaż być może już trochę mężatką kiedyś była, bo to wiecie, każdy swą pannę robi. Trzymaj za patyczek. Za patyczek będę trzymać Doroty maslenicę, także tutaj proszę na ludowo kaszubsko, kaszuby, słońce jest, kratka, 1000 dyndołków, biust na schwał, buźki, główki, po prostu się dzieje. Możemy teraz zakładać teatrzyk lalkowy, ponieważ... Zek. Nasze pacynki bardzo wygodne do trzymania, możemy dzieciom robić te. Co możemy przedstawienia. Robić? Przedstawienia. Grzesiu też będziemy. Był lalkarzem, kiedyś pracował w teatrze, ma doświadczenie. Lalki są lalki, tak jak maski, słuchajcie. To jest w ogóle lalki jak maski. Wszystko może się zadziać i to jest czysta magia, czysta magia. My się tak boimy masek. W ogóle lalki w horrorze bywają creepy, ale to jest czysta magia. Czysta magia. I słuchajcie, ja Was będę zachęcać, bo chcemy Agatę zaprosić znowu za jakiś niedługi czas, co by zrobiła kolejne warsztaty z jakąś kolejną lalą. No słuchajcie, możliwości są niewyczerpane. To nie tylko żadanice, to nie tylko wudu, wudu, wudu. Ale naprawdę możliwości naszych tu słowiańskich to jest po prostu po kokardkę jeszcze trochę. I oczywiście, no właśnie, robienie lalki jak na piżawce, ale jednocześnie pogadanie o tym, tak? Dowiedzenie się czegoś o tradycjach, no ludowość jest bardzo szeroka, tutaj naprawdę te wszystkie, to zanika, ale jakby tak posiedzieć w tych etnograficznych badaniach i pracach, to też mnóstwo wiadomości można ściągnąć. Także, no słuchajcie, powiem Wam, warto, jakby ktoś naprawdę miał ochotę, to zapraszam serdecznie, bo wymyśli Agata, co będziemy robić, zrobimy. A przy okazji nasłuchamy się znowu i nachłoniemy wiedzy. Antonia mówi Marzanna na 21 marca. O nie. Ja myślę, że jeżeli będziemy robić jakąś lalę, bo to jest lala, dobrze chyba mówię Agato, że jest to lala obrzędowa, czyli tak naprawdę na święto, tak? Tak mi się to kojarzy, na okres jakiś. To jest okres karnawału, tutaj przywołania słońca. Jako, że zbliża nam się lita, to bardzo dobry czas na wykonanie tej lali, ale być może następno zrobimy jakąś życzeniowo, już tak rozmawiałyśmy z Agatą, że może właśnie lichomanki albo inne tego typu takie magiczne lale, już bardziej niż świąteczne. Dokładnie, także zapraszam, bo kto był ten zachwycony, kto nie był, to będzie się, to niech się denerwuje, że nie był. Taka prawda. Bo to też nigdy nie wiadomo, ani prowadzący nie wie, ani organizator, ani ludzie, którzy są, jak wyjdzie warsztat, bo tak naprawdę to musi zadziałać. Internet musi, różne rzeczy muszą zadziałać i ludzie muszą też być kompatybilni, no więc byli,
było bardzo fajnie. Widzicie, podziękowania na czacie lecą. Tak, dziękujemy. Bo kto był, ten był, to rewelacja i super. Ale ja jeszcze poprosiłam Agatę, by na grupach tajnych przyspołów, czyli Wisienkach, wszystkich, no taką dogodzinną, że tak powiem, pogadankę, żeby zrobić a propos wykonania innej lali, bo lale nie są tylko antropomorficzne, czyli ludzkie, że tak powiem, przedstawienia, ale mogą być różniste. I słuchajcie, wykonywaliśmy byczka. Byczek, który ma być takim dodatkowym talizmanem, amuletem remedium na nadchodzący rok żelaznego byka chiński. Agata mówiła, że 14, ja gdzieś się spotkałam, że 2 w tym roku, czy 4, mało ważne, w każdym razie w lutym. Mamy tą zmianę roku chińskiego. I robiliśmy tutaj normalnie byczki. Dziewczyny teraz umieszczają na tych grupach zdjęcia, które są rewelacyjne. Muszę te zdjęcia pościągnąć i Agacie wysłać, bo Agata na wszystkich grupach przeca nie jest. Ale robiliśmy byczki, rogi normalnie, wyplecione i się trzymią. Kto by pomyślał, że sznurek może być taki sztywny, słuchajcie. Byczek ma mordkę, która jest mordką byczkową, także naprawdę wygląda to rewelacyjnie, a mi szczególnie zależało na tym remedium, ze względu na to, czy pewnie bym poszła i znała jakąś srebrnego krowkę kupiła, ale to nie o to chodzi. Ręcznie wykonane z intencją jest najważniejsze, bo właśnie to remedium ma mnie jako kozę niestety, czyli opozycję znaku, 6 lat, tak? W chińskim horoskopie, ma mnie chronić przed nieco trudniejszym rokiem byka. Z tym, że ja chyba jako koza tego byka się mocno nie boję, bo tak jak sobie osłuchałam, nasłuchałam się, wiecie, ja tam może się na tym, znaczy może na pewno się na tym dobrze nie znam, są od tego specjaliści. Człowiek nie może być od wszystkiego, bo byłby do niczego, tak jak roboty, wszystko możliwościowe. Ale z tego, co sobie wyciągnęłam swoje własne wnioski, więc tak słucham i wyciągam wnioski, to byk będzie oznaczał właśnie taką pracowitość. To jest taki wół na roli, ale to jest również bizon, tak? Czyli siła, moc, potęga. A ja się akurat pracy nie boję. Więc myślę, że dla mnie, jako dla takiej kozy, która się pracy nie boi, to ten rok byka, który daje właśnie to, że trzeba topornie, z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc robić pewne rzeczy, no że nie będzie to nic strasznego, i my się z bykiem porozumiemy, szczególnie posiadając takie piękne remedium. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak się zrobi byczki, to może poszukajcie sobie na rosyjskiej stronie. Taka pani również tłumaczy, to jest bardzo proste zwijanie, jak się wie jak. Jak się ma lekko w prawo, bo zobaczcie, mi nawet te główki już kształtnie wychodzą, bo ja już w życiu tyle zadań zrobiłam, że no ma się gdzieś tam tą taką w ręku już wprawę. Także nie przejmujcie się, jak pierwszy raz coś robicie, a wam wychodzi po prostu po piorunie, bo tak to wygląda i tak to musi być. No i ja wczoraj jeszcze usiadłam i słuchajcie, tę moją lalę intencyjną na szyję zrobiłam. Teraz myślę, wyglądam nieco magicznie. Pentagram nad głową. O, i super cudowna. Zajęło to, no nie wiem, z 20 minut. Chociaż małe lepi się trudniej niż niemałe, ale jakoś tak, że tu szmatka pasowała, tam materiał, wszystko jakoś tak chciała się ubrać, chciała się stworzyć, bo już o niej myślałam, obmyślając panowanie nad wszechświatem w środku nocy, że trzeba zrobić lalę, co by sobą też reklamować. Słuchajcie, ja tych warsztatów nie prowadzę, ja z tych warsztatów... To Agata podpowiada, że 12 lutego się zaczyna. Co? A 12 nowy rok. No mówię, że ja słyszałam już tak różne. I pytanie było, że nie dla wisienek. Niestety, to była premia dla tak, wisienek. Tak, to było dla wisienek. Także to, wiecie, no czasem śmieję się tak, że co będę ściągała jakiegoś wykładowcę. Co będę z jakiegoś wykładowcę ściągała, to dla wisienek musi być taki bonus jakiś. I mamy jedne urodziny, jakbyś miała sekundę. Tak, jedne urodziny mamy. Dobra, to ja już z żadańcami skończyłam. To poproszę te urodziny. Megan dla swojej córki Sary, za pozwoleniem. 27.01.99. Patrzymy Sarę. Dobra, i mamy tak. Powinna w głowie przy karcie księżyca nie roztrwaniać energii na emocje i marzenia, a w działaniu robić, bo pierwszy krok doprowadza nas potem do celu. To tak jak w Władcy Pierścieni, że najtrudniej jest wyruszyć w drogę i najtrudniej jest zrobić ten pierwszy krok, bo potem to już jakoś poleci.
A ona ma tendencję do rozmarzania, więc trzeba się przestać rozmarzać, a trzeba zacząć działać. Natomiast z drugiej strony trzeba też uważać na ludzkie fałsze. Słuchać siebie, a nie ludzi. Swoich chcieństw, a nie cudzych propozycji. We w sercu kierować się totalnie intuicją. Co będzie się zgrywało z tym wyczajaniem tych negatywnych energii? Czyli jak jej coś nie pasuje, to nie tłumaczyć, że matka go źle wychowała, miał trudne dzieciństwo, cukierka nie dostał. Nie. Jest fakt i ten fakt trzeba przeanalizować. Natomiast jeżeli chodzi o działanie rodzinne, dla swoich finansów, dla swojego dobrobytu, stabilne i gruntujące przyszłość. Kupić, zrobić prawo jazdy, by potem kupić samochód. Kupić stół, by potem wybudować dom. Gruntujące swoje działania. Grażynko, prosimy o rok tak urodzenia, jest. Dlatego że nie letnim, nie wróżę, a to wiesz, pewnie jesteś letnia, ale różnie się tutaj osoby zdarzają, także z tym rokiem byłoby fajnie, albo chociaż napisz, czy jesteś pełnoletnia, o, jak nie chcesz roku, żeby tam nie było problematyczności, to ci Grażynko, nie na świeczkę, koty, słuchajcie, koty, nie cnoty. Ja tutaj będę czekała, jak nam Grażyna napisze, natomiast idę do naszych, gdzie ja mam tą kawę z wróżką rozkminioną. Nie, jasno jest, ładnie. Tu jest ciemno, a kamera zbiera jasno, słuchajcie. No to tak, warsztat motanek wam omówiłam i jeszcze tak a propos lal, spodziewajcie się, że niedługo na sklep wskoczą w innej magii i innym rodzaju estetyki ciastki, to znaczy ja to nazywam ciastki, bo to są ciastki, tylko to są magiczne lale zawierające w sobie odpowiednią sygilę na odpowiednie życzenie. Są to lale życzeniowe. Trochę jak żadanice, ale nie motane, tylko szyte. I trochę creepy i fajne są. I mają w sobie po prostu słodką energię. Już można poczytać o tych lalach na... Bo chyba wrzuciłam. Mogłam wrzucić. Na bloga. Natomiast... Na Grażyna 7.3 to chyba rocznik, dobra. Znamy się, okej. Znajoma. Ja twoja znajoma pełnoletnia. Dobrze, to już stawiam. I w każdym razie na sklep wlecą. I oczywiście tutaj już nie ma typu seria ograniczona. Także na spokojnie będziecie się mogli zapoznać z ofertą. Dobrze, Grażynko, moja znajoma, a jeżeli ja was rozróżniała... Grażyna Maria. Tak mi się wydaje. Jeden nick, drugi nick, piąty nick, tu inaczej, tam inaczej. A gęba jeszcze inna. I w ogóle... Kolor głosów co chwilę inny, nie? Tak, drama. Dobrze, ja buławata poznaję jeszcze. Po głosie chociaż. Po głosie chociaż. Dobra. Grażyno, przesłanie. Odkryj nowe ścieżki, nowe możliwości. Zbyt się w poprzednich latach zatrybiłaś na to, że trzeba robić tak. Trzeba robić taki kołomyj i kołowrót. A być może są na twoje życie zupełnie inne rozwiązania, że nie musisz na przykład pracować za granicą, możesz w Polsce. Nie musisz kogoś ratować, nie musisz. I pewne nowe rozwiązania w głowie powinny się pojawić, bo to będzie dobre. Serce otwarte na świat i ludzi i na nowe propozycje. Coś się kończy, coś zaczyna. Tutaj trzeba działać w innym systemie. Można robić to samo, ale inaczej. Robić takie same rzeczy, ale w inny sposób. I to już przyniesie efekt. A w działaniu skup się na sprawie finansowej, sprawie zdrowotnej, uziemieniu siebie i poradzeniu sobie, a nie wszystkim innym. Wzywam cię do porządku. Tak. Najpierw, jak w samolocie. Najpierw tlen podajemy sobie, potem ratujemy innych, bo inaczej wszyscy padną. No. Dobra. Warsztat motanek. A. Kolejne ważne ogłoszenie. Już w czwartek mamy pełnię. Mamy w znaku lwa i ten lew dodaje mocy pełni bardzo, bo to się tak ładnie zgrywa. Więc możecie się zapisać, to jest koszt 22 zł. Zapisujecie się na ezotarot@gmail.com, przepraszam, ritual@gmail.com, czyli ten mail rytualny. Imię, datę urodzenia podajecie, ja potem was wyczytuję i jesteśmy we wspólnym kręgu i działamy. Także to jest taka ważna sprawa. Ja oczywiście spamuję i przypominam, a i tak połowa osób nie widzi, bo są i ucinane
zasięgi i w ogóle, ale trudno, jak sobie 50 razy o jednym przeczytacie, jak ktoś akurat wyświetli wszystko, trudno, ale to trzeba wieść i nieść. Po pierwsze, jest to bardzo dobry dobrobyt dla Was, po drugie, świetny zarobek dla mnie, więc każdy jest szczęśliwy, zadowolony i nie ma co tu kryć, fajnie to się kręci, więc przypominać będę. Kolejna ważna sprawa ogłoszeniowa. Dzisiaj mamy zakończenie dekretu, czyli robimy ostatni raz dekret i czyli robimy rytuał oczyszczania drzewa genealogicznego. Któryż to rytuał? Muszę znowu moje gadżety, takie gadżety chociażby jak karna kupa. Kto wie, ten wie. Posprzątać. Ja mam tutaj właśnie ten dekret oczyszczania drzewa genealogicznego, któryśmy czytali. I po tym dekrecie jest przepiękny rytuał oczyszczania drzewa, już wpisany w naszą YouTube'ową Księgę Cieni. Ja już nawet mam, że tak powiem, imbolk rozpisany, bo też będziemy działać. Ale na razie dzisiaj o 21:00 skupiamy się na oczyszczaniu drzewa rodowego, podsumowując nasze prawie miesięczne działania właśnie rytuałem, także zapraszam serdecznie. I nawet i teraz tak, są dwie wątpliwości, bo pytacie, jeżeli ktoś nie zrobił całego dekretu, to rytuał niech sobie zrobi i z nami, ale potem po dekrecie, ok? A jeżeli ktoś nie robił dekretu, to bądźcie na rytuale, bo rytuał jest rytuałem również. My sobie sumujemy jako pilni uczniowie ten dekret, natomiast rytuał jest rytuałem, więc te osoby, które nie robiły dekretu, również serdecznie zapraszam, albo przerwały, albo nie wiem, padły, albo coś, bo rytuał jest rytuałem i również działanie swoje ma, więc why not, why not, także tak, witaj Pedersunia, warto, myślę, także dzisiaj 21 się spotykamy. Kolejna sprawa rytualna to 1 lutego, który będzie miał miejsce w poniedziałek, tak? O 21:00 będziemy czynić na kanale rytuał Imbolc i potrzebne będą 4 świece. 4 świece. Koloru nie pytajcie, jak nie wiecie cokolwiek, to bierzcie białe albo chociaż podgrzewacze, po prostu 4 razy łogień. I będą potrzebne te 4 świece, będziemy robić rytuał światła, rytuał Imbolc. Oprócz tego jeszcze z wiśniami mam zaplanowany rytuał Imbolc, ale 7-świecowy, także będziemy tutaj rozwijać przestrzeń. Także będziemy działać bardzo dużo, a oprócz tego te wszystkie świece Imbolc, które kupiliście w jeden dzień, więc już nawet ja swoją to ja właściwie mam niekonsekrowaną, więc ja sobie ją tam zapaliłam, podpaliłam, to wiadomo, bo ja je dopiero będę umagiczniać, że tak powiem, bo konsekracja brzmi normalnie tak wow, umagiczniać je będę przez 3 dni, czyli końcówka stycznia, 1 i 2 lutego. Potem dopiero zostaną do Was wysłane. I tak, no, także już właściwie to nie jest nawet reklama, bo już nie ma na sklepie. Nie ma nawet na sklepie. Ale już tak chciałam Wam powiedzieć, że jak czekacie na Imbolc, to niestety nie dostaniecie tego wcześniej, niż wysyłka będzie 3 lutego, dobrze mówię, w środę. I tyle. Dobrze, kolejnym rytuałem jest rytuał walentynkowy, który będzie zawierał olej miłosny, który będzie zawierał konsekrowany kubek na miłość, który będzie zawierał świeczkę, który będzie zawierał kadzidło do rytuału, to będzie takie pudełko, robicie rytuał, który będzie zawierał link do rytuału, w sensie jak będzie audycja. No i doszły do nas, słuchajcie, wreszcie te artefakty, czyli piękne serce witrażykowe, które będzie w tym rytuale. I słuchajcie, jak widzicie, to serce ma 2 wieszadełka. Tutaj można je sobie powiesić, a tutaj będą przy kolejnych pudełkowych kolejne witrażyki. Tym razem będą w kształcie żywiołów, bo my mamy 5 pudełkowych rytuałów w roku, czyli nie wszystkie sabaty, bo lamas z mabon jest podobny wyrazowo do żynki. Natomiast jule nie robię ze względu na to, że to jest wogmas, więc już w ogóle nie, pudełkowego się nie robi. Natomiast właśnie będzie to w ten sposób też
wymyśliłam, że można będzie sobie je podoczepiać i zrobić sobie taką girlandę, jeżeli ktoś będzie brał udział w każdym. Będzie brał udział w każdym, to sobie zrobi girlandę witrażykową, jawny symbol uczestniczenia w rytuałach w cyklu rocznym, po prostu. One wyglądają pięknie, ale w dotyku są takie, ja nie wiem, ja wam nie umiem tego opisać. Ja jestem dotykowa, jak coś kupuję, to na przykład jak to dotknęłam, to fajna materia, nie? To takie mam, fajna materia. No i właśnie to jest taka fajna materia. Także myślę, że to jest pomysłowe. Zostało nam tych rytuałów walentynkowych już niewiele. To jest tak, na miłość, ale nie na to, żeby był mietek czy cokolwiek, tylko żeby rozbuchać tutaj torus serca, po to, żeby spotkać, załatać, poprowadzić, żeby to tak rozbuchać. Bo pamiętajcie, że po pierwsze naszą najsilniejszą obroną jest czysta intencja, która płynie z torusa serca, więc... Normalnie tutaj takie coś będziemy robić. A po drugie, jeżeli my jesteśmy pełni i naładowani pozytywną energią, to nawet zgrydziały urzędnik zostanie zaatakowany, padnięty i będzie mu dobrze. I będzie dla nas dobrze. Po prostu można zagłaskać kotka na śmierć, więc dokładnie tak to będzie wyglądało. No i oczywiście poniekąd chodzi o to, żeby osoby samotne znalazły miłość, a poniekąd o to, żeby osoby w związkach polepszyły relacje. Ale też z rodziną, z przyjaciółmi, kotem, psem. Także te walentynki to nie chodzi tylko o taką miłość, jak nam się głupio w tym świecie rozumie, ale o rozszerzenie torusa serca, który istnieje. No i myślę, że ta girlanda z witrażyków to będzie bardzo zacna rzecz, bo i tak są w zasadzie te same osoby, często biorą udział w tych samych rytuałach, więc będzie można sobie powiedzieć, nie chwaląc się, ja bym to sprawił, wszystkie rytuały moje. Kolejne będą żywiołami. I tak... woda, ogień, powietrze i ziemia, chyba że dwa razy ziemia, bo się pomylę, nie? A propos postu i pod postem tych, a kto wie, ten wie. Żartuję, ale będą po prostu żywioły, czyli będzie trójkąt z odpowiednim kolorem. I będzie można sobie to powiesić i zrobić girlandę. Myślę, że bardzo fajne, bo nawet po pierwsze przepuszczane promienie słoneczne w oknie, jest jak bakuła i tutaj mamy te promienie, mamy ten pryzmat na nasz świat ze słońca, z okna, a po drugie mamy też odbijanie, bo to jednak jest szkło, czyli czytaj lustro, więc powieszenie czegoś takiego w oknie po tych rytuałach będzie super, więc jak się ktoś chce załapać na pierwszy walentynkowy, to zapraszam bardzo serdecznie. To jest pytanie, czy ten walentynkowy koniecznie nie na mietka? Nie, gdzie na mietka? To mietek to jest najmniejszy problem w tym walentynkowym, także tak. Dobrze, także to mamy i teraz tak, często zamawialiście rytuał walentynkowy razem z Imbolkiem i jeżeli zamawialiście z Imbolkiem, to dostaniecie dopiero, wysłani zostaniecie po trzecim, no bo ja wam nie zrobię świecy przed, wiadomo. I jeszcze była jakaś mieszanka wybuchowa. Było jeszcze, że niektóre panie chciały czekać na Afrodytę. Nie, na Afrodytę nie wyczekamy, nie, bo to się w ogóle nie da. To jest zupełnie osobna sprawa. Nie czekamy na olejek Afrodyty, bo olejek Afrodyty ja mogę sobie zalać jutro, ale ja muszę go zrobić magicznie 14. Tak jak było w tamtym roku. Kropka. I ten olejek Afrodyty będzie po 14, więc tych dwóch rzeczy nie łączymy, bo wy na 14, w zasadzie na dzień wcześniej, bo rytuał będziemy robić 13, musicie mieć już jakby paczkę z rzeczami do rytuału. To właśnie tak nie mieszamy. Ja jeszcze dokładnie tym pudełkowym potem podam godzinę czy coś, ale ja tak patrzyłam, żeby nie pomieszać 15 rytuałów naraz, bo to też jest logistyka kiepskawa. 14 mamy w niedzielę i to jest ząg, bo tu mamy i dekret będzie, i miłos, w ogóle siwy dym. I ja myślałam o pudełkowych w sobotę, po prostu 13, nawet o późnej godzinie, tak żeby po prostu już zrobić w tej energii walentynkowej. Także tak, tak myślałam. To tyle tak. Pogotowie run wam pokazałam. Jako że luty będzie miesiącem miłosnym generalnie tutaj w magicznym Hogwarcie, to również na luty jest przewidziany rytuał, dekret miłosny, ale to też wiecie, nie chodzi o mietka, chodzi o pozbycie się blokad na poziomie torusa serca generalnie.
I potem będzie podsumowany rytuałem miłosnym. Więc tak sobie będziemy działać. Luty pod znakiem czerwonego serduszka. Ja Wam umieściłam kawałek z mojej księgi cieni, jeżeli chodzi o ten dekret miłosny, ale myślę, że jak usiądę i to przepiszę, to w czytelniejszej formie Wam to podam. Aczkolwiek jak się kto postarał, to pewno już tekst ma. Ten dekret był robiony 2 lata temu, zmieniłam tam może z 2 wyrazy, ale dawno nie robiliśmy tego dekretu, więc możemy to zrobić. Czyli luty miesiącem miłości. A jako, że luty jest miesiącem miłości, to również na luty chciałam zaplanować webinar magii miłosnej. I znowu, bliżej Wam, jak się zastanowię, to wrzucę w ogłoszenia, bliżej Wam podam kiedy, bo muszę zobaczyć, kiedy będę, kiedy nie będę i w ogóle. I jak to u mnie, na razie jeszcze w tym roku bez podnoszenia cen, dla tych, którzy się zapiszą na żywo, to jest kwestia 50 zł. Potem zobaczę, ile tego wyszło i sobie ustalę cenę. Przeważnie jest, mamy webinary do sprzedania za 100, mam do sprzedania za 200. Ja nie muszę tego sprzedawać. Ja tu na kartach pracuję, z kart żyję, więc to są moje takie działania zabawowe. Lubię takie rzeczy robić po prostu. Natomiast dla tych, którzy się załapią na webinar, oczywiście jest 3-4 dni otwarty link, gdzie można sobie spisywać wieści. Kto był na moich webinarach, wie, że nie owijamy w bawełnę, tylko rypiemy rytuały i patrzymy, co się dzieje. Oczywiście zakończony drobnym rytuałem, jak to webinar, miłosny, tak? Także w ten sposób, miesiąc miłosny działamy. Tak, możecie już się zapisywać na ezotarotmałpa@gmail.com. Także, jakąś bo, datę Pani zna? Nie, datę nie znam, ale tak naprawdę to jest otwarte przez... Wy się zapisujecie, cierpliwie czekacie na odpis, bo ja czekam na datę. Tak, dokładnie. Tak, żeby się nikt nie denerwował, no, że nie odpisuje. Bo musimy tu ustalić, w którą mańkę to zrobimy. To w sumie, no, dokładnie. Ale tam 3 dni, 4 jest otwarty, więc można to sobie wysłuchać, przepisać w dowolnym miejscu, o dowolnej porze. Także myślę, że nie jest to problem. Był już webinar magii ochronnej. Teraz będzie miłosny. Jeszcze mi jedna została, którą mam spisaną webinarowo. Różka. Tylko zapomniałam. Tylko zapomniałam. Ochronna. Miłosna i trzeci rodzaj, jak wypadnie z głowy, to nie ma bata, żeby sobie przypomnieć, tak. Dokładnie. A, no i słuchajcie, nie wzięłam, ale Dorota ma swój. Krzyż Bridget, chciałam Wam powiedzieć, co warto zrobić. Ponieważ zbliża się ten 2 lutego, nasz 1 lutego. Nie mamy zniteczek, wiadomo, że to powinno no być No nie mamy ze słomki. Powinno, nie powinno, jest jak jest. Słuchajcie, jest. Krzyż Bridget do zrobienia. Ze względu na uhonorowanie bogini, która nam wiosnę niesie, która jest boginią poetów, która jest boginią ogniska domowego i kowali, czyli magii również, kowal był kiedyś magiem, warto nawet w drobny sposób honorować te nasze energie, w których się obracamy, nie tylko zdrowaś Mario, łaski śpełna, to też jest jakiś rodzaj energii, rodzaj honorowania. Ale chodzi o ten krzyż Bridget. Jak wpiszecie sobie, jak wykonać krzyż Bridget, to jest zawijanie słomek albo właśnie materiałków. Bardzo jest proste, to sobie i sobie zróbcie. I połóżcie sobie w swoim tajnym miejscu, tajnym ołtarzu, mniej tajnym ołtarzu, zależy kto jak żyje z rodziną, jak na niego patrzą. Dlatego, że warto przed 2 lutego uhonorować miejsce właśnie Bridget, czyli tego ogniska domowego, tak? No, są 2 szkoły. Jedne mówią, że trzeba zrobić w Imbolc, inne mówią, zrób wcześniej i połóż na ołtarzu. Ja jestem z tych, co wolą mieć wcześniej, bo potem na przykład możesz zapomnieć. Sitowie, trawę, słoma. No, tak. Kiedyś zbierano zboże i suszono te słomy specjalnie też po różne wyplecianki, no i z tego robiono. A tu Malgola podpowiada, że następny webinar to mogłoby być lustra. Mogłyby być też dużo gadania. Tylko ja się muszę zastanowić, czy ja chcę. Ja. Czy mam przygotowane, ale nie wiem, czy chcę. Może chcę, nie wiem. Zobaczę. Bo to jednak lustra są, nie? Ale ten. Może być przesiew klientów na lustra. No, także robić sobie krzyż Bridget, krzyż imbolkowy, równoramienny, czyli tak naprawdę łączący górę. To, co boskie z tym, co ludzkie, to, co kobiece z tym, co męskie. Także tak, krzyże równoramienne są bardzo fajne, mają dobrą energetykę. Gorsze są te
Chociaż też blokują, no, co mają blokować, to blokują, także wiadomo. Myślę, czy mam jeszcze coś Wam do powiedzenia, ale chyba już nie. To było. Dużo było. Także chyba w tym tygodniu wychodzą paczuszki walentynkowe, jakby tak, z samym rytuałem. Bądź tam jakieś poboczne zamówionko swoje. Także mówię o tych walentynkach, dlatego że zostało już ich niewiele. Więc warto by było, jeżeli ktoś chce... I on jest tylko w sklepie do końca tygodnia. Tak, bo potem zamykamy. Potem zamykamy, bo musi mieć 2 tygodnie, żeby wejść. Tak, bo to musi dotrzeć. Wchodzi, tak. Tym bardziej, że za granicę to może być kłopot. Kasia mówi, że swój krzyży ze sznurka utwardziła lakierem do włosów. Też sposób. Natomiast ja jak sobie położyłam, tak sobie będzie leżał. Nie przytargałam go nawet, bo już sobie leży, gdzie ma leżeć. No, w tym tygodniu na pewno na kanale ukaże się Bullet Journal, czyli jak wygląda mój styczeń i jak planuję luty. Lubię tak, to może nie jest magiczne, ale jest moje i lubię, także tak. Pewnie to nagram i wrzucę, nie, może zrobię na żywo, zobaczymy w jakiej formie, ale lubię. I co? Artykuły na blogu się pokazały ze 2 nowe, właśnie chyba o lalce, jakieś tego typu rzeczy. To już jest też przygotowanie pod sklep i pod to, jak to wygląda. Krzyż Bridget sobie zróbcie, bo to ważne, żeby wejść w tą energię magiczną. O takich prostych rzeczach Wam przypominam, bo jakby miał robić całą magię ceremonialną, to by umarł przy tych świętach, bo to przecież całe gromady i każdy miał swoje zadanie i tutaj łazili z turoniem, a tam przędli, a tam śpiewali, a tam bimber pędzili, no każdy miał swoje zadanie w społeczności. Nie jesteśmy w stanie jako osoba wszystkiego ogarnąć, ale proste rzeczy możemy robić, więc warto w magicznej energii żyć, bo ja Wam powiem, jak to pomaga. To ja nie mam na przykład tak, że u mnie spektakularne rzeczy się dzieją, ale w drobnych rzeczach, przy tych magicznych działaniach to się uda, tamto się uda, tu jakaś radość, tu do przodu, tu kroczek, tu życzliwy człowiek i to po prostu składa się potem na bardzo fajne życie, więc warto sobie takie rzeczy robić. Jak Wam przypominam, no, to można się skupić i zapleść se szczęście swe i bezpieczeństwo. Dokładnie tak. Dobra, słuchajcie, ja się żegnam z widzami z YouTube'a. Tutaj już zamknę planszą.